Środki na ten projekt będą dedykowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt swoim finansowaniem przekracza ponad 2 miliony złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 900 tysięcy. Zadanie, które tutaj w ramach tych środków będzie realizowane, ma rozpocząć się, czyli już się rozpoczęło, bo w lipcu tego roku, a zakończy się 30 czerwca 2022 roku. I celem tego projektu jest utworzenie dziennego domu opieki medycznej, który będzie właśnie tu funkcjonował, w tym domu ulgi w cierpieniu w Ostrowcu na drugim piętrze. W placówce będzie dostępnych 15 tych miejsc. Skorzysta z tego 85 pacjentów, a wsparcia udzielać będą 25 opiekunów osób chorych. Dzienny dom opieki medycznej właśnie w tym miejscu, jak zacznie funkcjonować, będzie czynny przez cały rok, we wszystkie dni robocze po 8 godzin dziennie. I to jest, proszę Państwa, 8 taki dzienny dom opieki społecznej, który zamierzamy zrealizować w naszym województwie.